Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko przeprowadzi sąd. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Oto słowo Pańskie. Wczoraj wyszliśmy od tego, co moim zdaniem jest bazą, co jest fundamentem, od miłosierdzia, ale miłosierdzie jest miłością. My czasem zaczynamy od drugiego kroku, nie dotknąwszy ziemi pierwszym krokiem. Ponieważ zanim jest to, co niepoukładane w naszym życiu, zanim jest grzech, zanim jest słabość, najpierw jest miłość. I lubię to określenie jednego z naszych profesorów, nieżyjącego już, który mówił, że owszem, mówimy, że grzech jest pierworodny, ale on mówi, pierworodna jest łaska. Najpierw jest łaska stworzenia i łaska miłości człowieka. A dopiero potem przychodzi grzech. Dopiero potem. My czasem zaczynamy od tego drugiego kroku i na nim się bardzo koncentrujemy w naszym życiu. Gdybyśmy popatrzyli, jak wczoraj i dzisiaj, na historię narodu wybranego, dzisiaj słyszymy historię jego wyruszeniu z Egiptu, to przecież zanim oni uciekają stamtąd, będąc w niewoli, to najpierw przychodzą tam dobrowolnie. I to jest miejsce ich ratunku. Zanim przyszli do Egiptu, żyli w Kanaanie, czyli w ziemi obiecanej. I tam im było dobrze. Jakubowi, jego 12 synom i całej rodzinie, czy klanowi. I kiedy Józef zostaje sprzedany do Egiptu, cała historia, przepiękna historia Józefa, trafia do Egiptu i faraon ma sen, i że będzie głód i tak dalej. I kiedy na całą ziemię, jak słyszymy, przychodzi głód, to wtedy dopiero Józef, który staje się drugim w państwie egipskim człowiekiem, ściąga tam swoją rodzinę. To znaczy ratuje im życie od głodu. O głodzie też wczoraj mówiliśmy. Ratuje ich życie od głodu. I dzisiaj słyszymy, że pobyt Izraelitów w Egipcie trwał 430 lat. Ale na początku to nie było im tam źle. Niewola nie trwała cały czas. Na początku jest łaska. Na początku jest miłość. To, co było dla nich ratunkiem, w pewnym momencie stało się pułapką. W pewnym momencie stało się niewolą, ale nie było tak od początku. I jeśli chcemy coraz bardziej poznawać siebie i akceptować to, kim jesteśmy, to potrzebujemy zawsze wracać do początku. I tym początkiem nie jest grzech. I tym początkiem nie jest nasze zło. To nie jest nasz początek. Nasz początek jest zakorzeniony w Panu Bogu, który mówi: kocham Cię i chcę, żebyś istniał. To jest nasz początek. To jest nasz początek. I warto do tego wracać jak najczęściej. A więc dowiadujemy się dzisiaj, że Izraelici wyruszyli w drogę. No, słyszeliśmy na początku, my już jesteśmy, tak, już jedna noga jest podniesiona, jeszcze jutro i ruszamy dalej w drogę. Może ta historia jakoś bardzo się tutaj opatrznościowo wpisuje.
historia biblijna w naszą albo nasza biblijną. Wyruszają dalej, wyruszają ku wolności Izraelici i my też. To będzie droga. Oni nie od razu trafiają do ziemi obiecanej, więc przygotujmy się na drogę i przygotujmy się, że na tej drodze będą się działy różne rzeczy. Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła na początku tej drogi, wypędzeni z Egiptu, nie mogąc się zatrzymać, nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę. To mnie uderzyło. Nie byli przygotowani na tę drogę, nie mieli czasu, żeby przygotować zapasów. Na życie nie można być nigdy gotowym. Znaczy tak przygotowanym, że teraz to już zacznę żyć. Otóż nie. Jak ktoś tak myśli, to przykro, że muszę te iluzje trochę rozbić. Nie da się tak. Na życie nie da się być przygotowanym. Życie jest po to, żeby je żyć. Nasze życie to droga. Nasze życie to przejście podobne do narodu wybranego. Ja swoje życie od jakiegoś dłuższego już czasu widzę jako takie przejście od człowieka ułożonego, a przynajmniej tak mi się wydawało, grzecznego, nie wiem, co to znaczy. Dzisiaj nie wiem, co to znaczy. Kiedyś też nie wiedziałem. Poukładanego i perfekcyjnego nawet, do człowieka przemienionego. Ale to ciągle trwa. To jest droga. Do tego, by być sobą na wzór Chrystusa. A to oznacza przyjmować życie z tym, co ono przynosi. Po prostu iść. Po prostu iść. Po prostu iść. To taki temat, który niedawno mi przyszedł. Życia się nie da zaplanować. Chociaż my chcemy. Można, ja mam w kalendarzu, mam mnóstwo planów. Ale to, że dzisiaj mam zaplanowane niektóre rzeczy co do godziny, to nie oznacza, że ja wiem, co tam się wydarzy. Bo jeśli o tej godzinie mam spotkanie z człowiekiem, to ja nie wiem, jaki ten człowiek dzisiaj przyjdzie. Ja wiem, kto przyjdzie, ale nie wiem, jaki on dzisiaj będzie. Czy dzisiaj ma humor, wstał prawą nogą, czy lewą, czy dzisiaj będzie radosny, czy smutny, ja tego nie wiem. Nie da się życia zaplanować, że dzisiaj to będę tak reagował. No nie. Dzisiaj mogę odpowiadać na życie w taki sposób, jakie to życie do mnie przyjdzie. A to nie jest łatwe, bo my byśmy chcieli tak mieć zdogmatyzowane wszystko, poukładane wszystko, żeby poszło jak po sznurku. I taka trudna nowina to jest taka, że Bóg też nie ma planu. I to padło też na początku. Po prostu jest miłość i idziemy do przodu. I nie wiemy, jak to będzie. My byśmy chcieli, Panie Boże, masz plan. Ześlij nam to w mailem najlepiej. Jaki ten plan jest? I my go spróbujemy zrealizować. No łatwo nie będzie, bo Ty już wiesz, że my to, prawda, jesteśmy. Mam drugą kiepską wiadomość dla Was. Nie ma czegoś takiego. Przynajmniej ja nie wierzę w coś takiego. Że Bóg ma jakiś plan. A tak się mówi czasem w różnych kręgach. Nie? Bóg ma dla Ciebie najlepszy plan. Który to jest ten najlepszy? Ja nie wierzę w coś takiego. Bo to by znaczyło, że jak coś jest zaplanowane, to ja nie mam ruchu, żeby zrobić inaczej. To gdzie moja wolność? Że Pan Bóg nie dał mi wolności? Pan Bóg wyposażył mnie we wszystko, co ja potrzebuję na drogę. I mówi, idź, żyj, rozwijaj się, wybieraj. Do świętości jest tyle dróg, ilu jest ludzi. Do szczęścia tak samo. Idź, wybieraj. Masz wszystko. Ja Ci wszystko dałem. Rozum, wolę, uczucia, instynkty, pragnienia. Wszystko masz. Korzystaj. To nie jest po to, żeby leżało na magazynie. To jest po to, żeby to pobrać i z tego korzystać. Życie to nie jest taki grzeczny plan, który trzeba wykonać od linii do linii, tylko to jest droga.
która dla mnie przynajmniej poszerza się i ten horyzont się poszerza w miarę jak się idzie. I czasem pojawiają się zakręty i ja nie wiem, co będzie za zakrętem. Ale to ja będę wybierał to, co tam się wydarzy. Czy pójdę w prawo, czy w lewo, czy się na chwilę zatrzymam, czy... To jest mój wybór. To jest mój wybór. Horyzont się poszerza w miarę, jak się idzie. Jak się siedzi, to nie. Jak się siedzi, to się siedzi po prostu. I czasem jest tak, że robimy zawsze tak samo, a spodziewamy się, że efekty będą inne. Nie? Siedzę ciągle w tym samym miejscu, ale się dziwię, że horyzont, że krajobraz mi się nie zmienia. No nie będzie się zmieniał. Nie ma szans. Oczywiście to się wydarzy i to jest dla mnie też ważne, dla mnie i w naszej duchowości ignacjańskiej też, mianowicie jakie ja mam pragnienia i czy jestem ciekawy tego, co będzie za zakrętem. Zakręt nie jest łatwo przejść. I czy jestem ciekawy tego, co się dzieje we mnie. Czy jestem ciekawy samego siebie? Czy jestem ciekawy nowych ścieżek? Czy mam pragnienia? Izraelici dzisiaj ruszają i my też mamy zaproszenie, może przynaglenie, żeby iść, żeby ruszyć. Skoro tu przyjechaliśmy, to po to, żeby iść dalej. Pośród tych trudnych nowin, które dla was miałem przed chwilą, są też dobre nowiny. Dobra nowina jest taka, że tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela. Nie idziemy sami. Nie idziemy sami. Być może do tej pory mieliśmy poczucie, wrażenie, przeświadczenie, a może nawet pewność, że muszę sam sobie ze wszystkim radzić. I że już nie mam siły, żeby sobie sam ze wszystkim radzić. Tej nocy Pan czuwał nad wyjściem. Bóg nie obiecuje, że wszystko będzie dobrze i od tej chwili wyłoży dywanem całą ziemię i będzie nam miękko. Albo poprostuje zakręty. To jeszcze nie teraz. Ale obiecuję jedno, ja będę z tobą. Ja będę czuwał. Czuwanie to jest taka wzmożona świadomość. Tak? To jest uważność. To znaczy, on jest cały skierowany na mnie. Ja nie zawsze to będę tak odczuwał, o, ale to jest. To jest. Tu potrzebna jest wiara. Ja mogę w to nie wierzyć. Albo czasem, albo zawsze. I ta uważność zawiera w sobie miłość i zawiera w sobie troskę o mnie i czułość. My czasem mamy taki obraz Pana Boga, że no tak, Bóg patrzy na mnie oczywiście, ale czyha tylko na to, żeby coś mi zrobić, jeśli ja niestety potknę się na tej drodze. A tymczasem On jest tym, który mnie podnosi, jak ja się potknę. I tyle mamy przypowieści Jezusowych, które o tym mówią. Ze sztandarową o miłosiernym Samarytaninie, jakby zaczynając od niej, tak? Że Bóg, który podniesie mnie z tego, na wpół umarłego, Bóg, który jest uważny na mnie. Bóg, który czuwa nad moim wyjściem, nad moją drogą. I jeszcze jedna rzecz. Pan czuwał tej nocy, kiedy Izrael wychodził. To się dzieje w nocy. Noc, no nie jest to... Tak symbolicznie mówiąc, pożądany moment, pożądany czas. Oczywiście noc w naszym rozumieniu no to jest przestrzeń, w której możemy odpocząć, ale jest ciemno. A człowiek de facto tak naprawdę ciemności się boi, jakby nie zaklinał rzeczywistości. A zwłaszcza tego, co w środku przeżywa, jeśli to przeżywa jako ciemność. To wszystko dokonuje się w ciemności, w nocy. I to jest trochę z tego, o czym wczoraj mówiłem, o tym ziarenku, że jego wzrost, ten pierwszy wzrost dokonuje się w ziemi, czyli w ciemności. Bardzo, byśmy powiedzieli, mało sprzyjających warunkach, ale tam się to dokonuje.
Więc może jest tak, że jeśli mamy takie poczucie, że te warunki są jakieś takie, jak to ziarenko w ziemi, trochę mu niewygodnie, bo jest tą ziemią przyklepany i tam się trzeba rozpychać, to może dobrze. To może to jest, dobry znak. Pozwolić życiu zakiełkować. Pozwolić mu wzrosnąć. Nieraz widziałem takie fajne zdjęcia, gdzie roślinka się przebijała i przez asfalt, tak? W nas jest dość siły. Dość mocy. Ziarenko ma w sobie wszystko, co potrzebuje. Taki mały kasztan czy żołędź ma w sobie wszystko, żeby stać się wielkim dębem. Nic nie potrzebuje, oprócz drobiny warunków, które na początku są niewygodne. I my też mamy w sobie wszystko, żeby stać się tym, kim Pan Bóg chce, byśmy byli. Na Jego wzór. Kochający, wolni, dobrzy, piękni, prawdziwi. I można by wymieniać, co kto chce. To się dokonuje w nocy, właśnie w pewnej ciemności, w niewygodzie. Albo inny obraz mi przychodzi. Pan Bóg mówi w pewnym momencie, że dam wam nowe serce. Nowe serce. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Czyli dokona wymiany serca, jak to się nazywa. Transplantacja, tak? Wymiana serca, jednego na drugie. Nie wiem, czy nauka poszła tak daleko, ale do tej pory, co ja się na tym znam, a znam się niewiele, to się dokonuje pod narkozą. To znaczy, na szczęście pacjent nie wie, co się z nim dzieje. Pacjent śpi. Pacjent śpi. I to też jest jakaś noc. I on dopiero po efektach poczuje, że ma nowe serce. To znaczy, jakoś łatwiej mu się po schodach wchodzi. Mniejszą zadyszkę ma. Tak? To serce jakoś równiej tam bije, czy cokolwiek. Nie? Mam nowe siły, gdzie do tej pory tego nie było. Ja myślę, że Pan Bóg jest bardzo mądry, że usypia pacjenta. No żeby mu nie mówił, jak ma to robić. Nie? Bo my byśmy bardzo chcieli Panu Bogu powiedzieć, jak on ma to wszystko zrobić. A pacjent lepiej, żeby się nie wtrącał. My mamy iść. I czasem to będzie noc. Pozwolić iść sobie i pozwolić Panu Bogu działać, który czuwa nad nami, który nas prowadzi w tym wszystkim. Tak? Pozwolić mu działać, gdy ja nawet nie wiem, co się do końca ze mną dzieje. Ja mam takie doświadczenie. Nie wiem do końca, co się ze mną dzieje. Po jakimś czasie widzę, że coś się zmieniło. Ale ja tu nie za wiele robiłem, oprócz tego, że robiłem swoje. Szedłem dalej. Ale dwa słowa o Jezusie jeszcze. Jest Ewangelia, która nie jest do końca tak kontynuacją tego, co było wczoraj. Pamiętamy, wczoraj był szabat i łuskanie kłosów. I dzisiaj faryzeusze naradzają się, jak tu Jezusa zgładzić. Ale pomiędzy tymi dwoma jest jeszcze jeden tekst. Też z szabatem. Jezus uzdrawia człowieka z uschłą ręką. I oni są wściekli. Bo najpierw tam te kłosy łuska w szabat. Pierwszy grzech. Ciężki na dodatek. I za chwilę uzdrawia człowieka w szabat. No ten to już jest śmiertelny. No dlatego chcą go zgładzić. Kiedy Jezus ich pyta, co wolno w szabat zrobić, czy wolno zrobić coś dobrego, czy złego, czy wolno zabić, czy wolno ocalić, to oni nic mu nie mówią. Moje osobiste zdanie to jest taka bierna agresja z ich strony. Nie damy ci odpowiedzi. Odmawiamy komunikacji z tobą. Odmawiamy odpowiedzi. Nie? Nie dowiesz się, co my myślimy na ten temat. Co czujemy, co przeżywamy. No ale kiedy Jezus uzdrawia tego człowieka, to oni wychodzą i się naradzają, jak Jezusa zabić. Co to znaczy? No, dobrze czynić w szabat nie bardzo. Ale obmyślać, jak kogoś zabić, tak. Mogą to robić w szabat. Warto zobaczyć, bo czasem takie myślenie też gdzieś w nas jest, się wkrada. Takie bardzo przewrotne. Takie bardzo przewrotne, nie mające życia w sobie. A my przecież chcemy szukać życia. No i gdy Jezus się o tym dowiedział, co oni planują, to oddalił się stamtąd. Jezus oddala się z miejsc, które mu nie służą. Jezus szuka tam, gdzie jest życie.
Owszem, idzie potem do Jerozolimy, gdzie umrze, ale tam znajdzie życie. Choć przez śmierć, a nie omijając ją. Ale teraz oddala się ze wszystkiego. I może to też jest dla nas ważna wskazówka. Ja potrzebuję w moim życiu szukać to, co mi daje życie, a nie to, co mnie niszczy. I to, co mnie niszczy, nie musi być na zewnątrz, może być nawet w mojej głowie. Kiedy zaczynam sobie myśleć, jestem taki, owaki, do niczego i to mi daje życie? Może nie. Potrzebuję szukać czegoś innego, co mi da życie. Jezus jest przedstawiony na koniec jako ten, który daje życie. W Nim Bóg ma upodobanie, ale w nas również. On jest tym, który nie będzie krzyczał, nie się spierał i nie złamie trzciny nadłamanej. Nawet gdy my myślimy, że w nas już to już, z nas już nic nie będzie i tam już nie ma się czego w ogóle chwycić, to Pan Bóg by powiedział, nie, nawet gdy tam jest nadłamane, to da się uratować. I nikły płomyk na knotku też da się uratować. Pan Bóg będzie tak długo chuchał na niego i dmuchał, aż wznieci wielki ogień. To nie będzie dmuchnięcie, żeby zgasić. To my tak czasem myślimy. I w Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Jaka jest moja nadzieja? Gdzie jest moja nadzieja? Zaufać Jemu, zaufać też sobie, swojemu sercu, swojej intuicji. Bo Pan Bóg nas stworzył jako mądrych, naprawdę. Nie ma nic wspólnego z wiedzą, którą mamy. Każdy ma tyle wiedzy, ile się nauczył. Mądrość życia to jest trochę coś innego. Iść, działać, kochać i pozwolić, żeby On działał we mnie i dla mnie, a przeze mnie też dla innych ludzi. To kolejny krok na tej naszej drodze. A więc idźmy.